Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy. Dobra, nie strasz, bo się zesrasz. Ta kurwa banda imbecyli, która głosowała na tych kurwów karakanów z PiS-u, to jest jakieś kurwa nieporozumienie. Wypierdalać za bramę, raz kurwa. Nie umiesz normalnie gadać z obywatelem, to wypierdalać za bramę, bo cię odholuję. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki współpracy ze światlotto.pl, strony do gry w lotto przez internet bez prowizji. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Zbigniewa Stonogę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Napiszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Zanim Zbigniew Stonoga zaczął łapać pedofilii. Zanim trafił do więzienia. Zanim został oskarżony o pedofilię. Zbigniew Stonoga urodził się 17 października 1974 roku w Ozimku. Razem z czwórką rodzeństwa był wychowywany przez zapracowaną matkę, a o ojcu wspominał tylko tyle, że był problemowy. W młodości Zbigniew był ministrantem. Jego rodzina była biedna i czasem nawet nie mieli co jeść. Kiedy jego siostra urodziła córkę, która zmarła zaraz po narodzinach, nie było ich nawet stać na trumnę. Zbigniew poszedł wtedy z mamą do lasu zbierać jagody, żeby na nią zarobić. Kiedy dzieci z domu dziecka w Turawie zobaczyły, jak Zbigniew z matką siedzą w rowie, przyniosły im wodę. Dlatego Zbigniew, odkąd tylko zaczął zarabiać pieniądze, wspiera ten sierociniec. Biznesem zajął się już w wieku kilkunastu lat. Najpierw pracował jako sprzedawca w sklepie, potem otworzył własną sieć sklepów RTV i AGD, a następnie zajął się drukowaniem. Zbigniew ukończył technikum elektromechaniczne i w wieku 20 lat przyjechał do Warszawy, gdzie studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, którego nie skończył. W 2002 roku Stonoga dostał propozycję z wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, żeby dostarczyć sprzęt komputerowy. Budżet, jaki na to dostał, to 2 miliony i 327 tysięcy złotych. Nikt inny nie chciał się tego podjąć, ponieważ uważano, że ten budżet jest za niski. Stonoga zaproponował, że użyje części niemarkowych. W międzyczasie ludzie, z którymi podpisał kontrakt, zostali odwołani i, jak twierdzi Stonoga, szantażowali go, żeby przelał 300 tysięcy złotych na ich konta. Jakiś czas później został windykatorem dłużników pewnego funduszu. Stonoga miał odebrać dłużnikom kwotę 335 milionów złotych, za co miał dostać 30% odzyskanej kwoty. W 2 miesiące udało mu się odzyskać 171 milionów złotych. W dniu jego urodzin, 17 października 2002 roku, w jego domu zjawiła się policja, żeby aresztować go pod zarzutem pedofilii. Po kilku godzinach trafiłem do pokoju okazań przez lustro weneckie. Ktoś nie domknął drzwi i słyszę głos, że nie, to nie ten pan, ja nie znam tego pana. Ale jak to nie znasz? Przecież mówiłeś z całą pewnością, że to jest ten człowiek. Miałeś tak powiedzieć. Niedługo potem został zwolniony z aresztu. Jakiś czas później wyjechał do Niemiec, gdzie miał napisać pracę naukową w ramach zlecenia poselskiego. Szybko jednak wrócił do Polski, kiedy na jednym z portali internetowych dowiedział się, że jest poszukiwany listem gończym. Został przewieziony do aresztu i okazało się, że toczy się przeciwko niemu 89 postępowań karnych. Jak dziś pamiętam, że funkcjonariusze służby więziennej nie nadążali wymieniać rolek w faksie, bo tych dokumentów przyszło 4 rolki. Prawie każde z postępowań toczyło się w innym miejscu, więc w latach 2004-2006 Stonoga był przewożony 63 razy do innych placówek. W dniu zatrzymania wydał prawie 20 tysięcy złotych ze swojej karty kredytowej i nie miał jak jej spłacić. Po 2 latach w areszcie wytoczono mu o to sprawę, a on został skazany na 3,5 roku więzienia. Stonoga napisał list do Amnesty International oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jednak żadna z tych organizacji nie chciała mu pomóc. Postanowił więc napisać list do ówczesnego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro, który brzmiał tak. Skurwiele, zróbcie coś wreszcie ze moją sprawą, siedzę nielegalnie. A do koperty wrzucił jeszcze kilka karaluchów ze swojej celi. Kilka tygodni później został wysłany na badania psychiatryczne. Kiedyś, kiedy jego 70-letnia matka opuszczała więzienie po odwiedzinach, dokonano jej przeszukania osobistego, które polegało na rozebraniu się do naga. Dostała zawału serca i zmarła na schodach szpitala. Zbigniew przez rok czasu polepszał relacje z funkcjonariuszem, który wydał polecenie przeszukania jego matki, a następnie kupił mu komputer, drukarkę oraz telewizor plazmowy. W zamian mógł częściej korzystać z telefonu oraz dostał pracę, która umożliwiała większą swobodę. A następnie zgłosił prokuraturze, że funkcjonariusz przyjął od niego prezent w zamian za lepsze traktowanie. W więzieniu pomagał innym więźniom pisać apelacje, które czasem prowadziły do ich zwolnienia. 26 lipca 2006 roku sąd wydał wyrok uchylający wyroki skazujące Zbigniewa Stonogę, a 4 miesiące później został zwolniony z więzienia. W ciągu kilku następnych lat Zbigniew Stonoga został uniewinniony w 114 sprawach. A co do reszty historii? Znacie resztę, bo to jest Zanim byli sławni. Pod filmem znajduje się kupon na darmowy zakład Lotto do wykorzystania na stronie światlotto.pl. Światlotto to strona internetowa do gry we wszystkie gry Lotto przez internet bez prowizji. Po rejestracji wpłaciłem 50 zł, a moje konto zostało zasilone o 100 dzięki promocji podwojenia pierwszej wpłaty. Kupując 7 zakładów dostaje się 8 gratis. Korzystając ze strony zdobywamy także punkty, które możemy wymienić na różne fajne nagrody. Więcej szczegółów na stronie.
Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i napisać w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć następnego.